ofiara całopalna w dniu przebłagania. Wtedy Aaron wejdzie do namiotu spotkania, zdejmie szaty lniane, które włożył, wchodząc do miejsca świętego i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty, wyjdzie, złoży swoją ofiarę całopalną, a także ofiarę całopalną w imieniu ludu, aby dokonać przebłagania za siebie i za lud. Także tłuszcz ofiary przebłagalnej zamieni w dym na ołtarzu. Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu. Cielec zaś ofiary przebłagalnej i kozioł ofiary przebłagalnej, których krew była użyta do obrzędu przebłagania w miejscu świętym, będą wyniesione poza obóz i spalone w ogniu razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit. Ten, który je spali, nie wypierze ubranie, wykąpie ciało w wodzie i wróci do obozu.